Przejeżdżając na różne konwenty, różnego rodzaju spotkania z planszówkami, wiadomo, że gramy z ludźmi. A żeby dobrze poznać tych ludzi, trzeba poznać miejsce, w którym żyją i grają. A że konwent Łódzki Port Gier jest w Łodzi, no to my sobie doszliśmy do wniosku, że w końcu zobaczymy Łódź Fabryczną, bo my, mimo że mieszkamy w tym mieście, to nie byliśmy tutaj. I ciekawostka dla was, to co za nami jest, o, jeszcze raz zrobię, żebyście widzieli bliżej. To jest stara ściana starego dworca Łódź Fabryczna. Tak. I teraz uwaga, niespodzianka, oni ją skopiowali. Aha. O, jest po drugiej stronie. Kopiuje w klej. Tak, to oczywiście jest atrapa, tam nikt już nie mieszka, są tylko okienka i tak to wygląda, jakby to była kamienica. A ktoś mieszka na dworcu? No, są tacy, wiesz o tym. Wyobrażam, to można było nakręcić niezłą grę, taką, wiesz, uliczną grę. Właściwie nie uliczną, tylko grę na dworcu. Żeby uciekamy przed zombiakami, walczymy i tak dalej, i tak dalej. Super miejsce. Słuchajcie, Łódź Fabryczna jest takim miejscem, które zostało otwarte dosyć niedawno. Dla tych, którzy są w Łodzi, o tym wiedzą, bo robili sobie tutaj różnego rodzaju sesje, wszyscy tu przychodzą, żeby to zobaczyć. No i właśnie wszyscy tylko przychodzą, żeby to zobaczyć. Tu tak, mało co jeździ. Tak, bo to sobie funkcjonuje, to naprawdę bardzo ładnie wygląda i to robi wrażenie, jest bardzo futurystycznie. No ale co, no pustki, słuchajcie, pustki. Tutaj to nie jest, ma ludzi. Ja bym to nazwał, że to jest taki miś naszych czasów. Coś w tym jest, coś w tym jest. Taka sytuacja, Marcin, opowiedz o niej, bo... Słuchajcie, podszedł do nas pan ochroniarz i powiedział, że mamy albo iść sobie stąd, grzecznie, albo skonfiskuje i zabierze i sformatuje materiał, że wszystko będzie zniszczone w ogóle. Także my teraz idziemy dostać pozwolenie na robienie materiałów na dworcu Łódź Fabryczna. Taka Polska. Ale my właśnie chcemy miliony na tym zarobić. Wniosek o nieodpłatne udostępnienie przestrzeni dworca Łódź Fabryczna. Będzie ono wykorzystywane w celach komercyjnych. No jak będzie w celach komercyjnych? No to bekniemy. To co teraz? To wtedy, to jest ostatni nasz film. A może pan na przykład uznać, że my tutaj... Nas nie było na przykład. Nas nie było i my sobie już idziemy. Dobrze, to ja w takim razie tego materiału nie wykorzystam i ja sobie go usunę. I ja tego nie podpiszę, bo niestety nie jestem w stanie tego podpisać. Dziękuję bardzo. Ale ładny dworzec. Ale dworzec bardzo ładny. Które są odnowione, no i są puste. Ale są również takie pomieszczenia i takie budynki, które nie są remontowane od wielu lat. W których czas się zatrzymał. Ale są przepełnione ludźmi. Co? Co w Łodzi możemy ciekawego zobaczyć u was? Bardzo dużo, a na Łódzkim Porcie Gier gry, jeszcze więcej gier oraz ludzie, którzy bardzo chętnie pomogą wam wejść w świat gier. Dobra, dlaczego nie macie słownego ninja? Która to edycja jest?
To będzie 28 edycja, chyba że się pomyliłem. 28 edycja? 28 edycja. Na pewno 28? A nie 30? Tak, właśnie teraz poszedł się zapytać, poczekaj. Która to jest edycja? Ja? Która to jest edycja? 37. 37? Są kompetencje. A, okej. Okay. Sorry, pomieszałem z festiwalem komiksów. 37. A, właśnie. Okej, okay, sorry. Czy ja mogę u was zagrać w Chińczyka? Nie, promujemy wszystkie inne gry, których ludzie nie mieli do czynienia w trakcie swojego życia, czyli szachów Chińczyka, Monopolu nie znajdziecie, ale znajdziecie za to całą masę innych wspaniałych rzeczy, które was omijały przez całe życie. Bo Chińczyk to nie gra planszowa. To jest gra. Słaba, ale... Największe się składziemy na nowych graczy, którzy jeszcze nie do końca wsiąkli, ale ci, którzy są już wytrwałymi graczami i przychodzą tutaj co edycję i robią coś, to oczywiście też coś lepiej na siebie znajdą. Ale najbardziej chcielibyśmy, żeby nowi gracze zaczęli grać, więc zapraszamy tutaj głównie rodziny z dziećmi. Macie zacząć grać, bo gry planszowe to jest coś dobrego. Dużo tracicie. Mam przyjemność spotkać dzisiaj Mariusza. A Mariusz jest z Quantum Games, jak widać. Zgadza się. I przedstawi nam i trochę opowie o swojej nowej grze. Dokładnie. Co to jest za gra? Na czym ona mniej więcej polega i kiedy będziemy mogli w nią zagrać? Gra nazywa się Elementum. Jest to nasza nowa gra. Pierwszą była taka dosyć spora gra, topiczna, rodzinna, ekonomiczno-familijna. Ta jest dużo szybsza, prostsza. Na mniej więcej około 15 minut, od 1 do 4 graczy, mniej więcej od 10 roku życia. W tej grze, jeżeli chodzi o taki fluff tak zwany, czyli tematykę, wcielamy się w czarodziei, ponieważ jakieś gigantyczne trzęsienie ziemi w fantastycznym świecie Tellus otworzyło takie źródła żywiołów, to są właśnie tutaj te cztery leżące po środku. One zawierają w sobie skoncentrowaną moc magiczną, więc jakby jak muchy do miodu zleciały się magowie z całej tej krainy, żeby czerpać jak najwięcej energii. Energii w postaci cząsteczek elementów, czyli takiego nazwijmy to pierwiastka X, który jest potrzebny do rzucania zaklęć oraz tworzenia takich magicznych kryształów mocy, które wzmacniają nam te zaklęcia. No i oni po prostu będą, my wcielając się w tych magów, będziemy czerpać tę energię. Kto na koniec zaczerpnie za pomocą kart, czyli zaklęć najwięcej, ten zostaje największym arcymagiem, największym elementalistą. No i oczywiście pozna ukryte dla innych tajemnice natury. Stefan jest fajnie zobaczył. Właśnie zaraz grę na naszym poziomie. Kot Stefan. Ale nie mów, że nie wygląda to zachęcająco. To... A tu masz mychy, zobacz. Spotkaliśmy naszego fana, jedynego w Łodzi. Nie, to nie jest jedyny. Ogólnie rzecz biorąc, powiedział, że ogląda nas w pracy. Tak, zgadza się. Czyli nie pracuje, czyli za dobrze pracuje. A, bo my jesteśmy takimi znanymi blogerami. No. Ja jestem wiecie, Gonciarz. Krzysiu Gonciarz to się uczył od nas, także wiecie. No. Krzysia to ja lubię, więc go szanuję. Krzysia lubisz bardzo. Powiedz, jak a za co Krzysia? Bo Krzysiu ogląda nasze filmy, wiesz? Dziaba. Tak! Jeszcze nie dostaliśmy od wydawnictwa do zrecenzowania tej gry. Dlatego musimy grać to na różnych konwentach. Tym bardziej chcemy to sprawdzić. Dla was oczywiście. Tylko i wyłącznie dla was. Bo my nie robimy to dla własnej przyjemności oczywiście. Nie, ja w ogóle... my gramy dla was szczerze, tak naprawdę. Tylko i wyłącznie dla was. My w ogóle nie znamy się na grach planszowych. Nie, my w ogóle... Gry planszowe? Że jak? Prawie 1000 wydałeś. Bo jeszcze dokupiłem sobie 5 jeszcze raz ile wydałeś? 1000 zł.
Gra roku. Gra, która chłopaki muczą. Najlepszą grą na świecie podobno. Ale wizualnie leży. Wy nie słyszycie, co oni mówią, ale oni powiedzieli, że grafiki mogłyby być ładniejsze. Ale i też powiedzieli, że gra jest dobra, więc jest nie jest najlepsza. Ale grafiki są... nie. Tam, i jeszcze tam dalej, jeszcze na piętrze. Jest tego sporo. Przyjeżdżajcie na Łódzki Port Gier, bo warto. Tak mi się wydaje. Jeżeli macie jakieś planszóweczki przetestować... Zdecydowanie. Możecie to zrobić za darmo. A, jeszcze chciałem powiedzieć, że są też konkursy. Każdy, kto będzie grał w gry planszowe, będzie robił tak zwane achievementy, czyli będzie robił zadania związane z tą grą i zgłosi to osobom, które organizują Łódzki Port Gier. Wśród tych osób będzie wylosowana nagroda. A nagrodą są oczywiście nasze kochane planszóweczki. Tak, spędziliśmy w sumie ze 3 godziny. W końcu sprawdziliśmy steampunkowy odlotowy wyścig. Jak ci się grało, Piotrusiu? Wiesz co? Przegraliśmy dzisiaj stromotnie z Wikingiem. Bardzo mi się dobrze grało, mimo że wiesz, po dwóch tam partiach wybuchłem i wróciłem prawie na metę. Na start. Więc... Prawie że. Słabo. Ale gra bardzo dobra, już nie mogę się doczekać. Łódzki Dom Kultury. Tutaj co 3-4 miesiące odbywa się konwent. Nie wiem, czy ktoś z innych miast będzie przyjeżdżał, ale jeżeli ktoś jest w Łodzi, nie ma co robić w weekend, chce się dobrze pobawić ze znajomymi, chce sprawdzić jakiś tytuł, zanim go kupi, idealne miejsce. A my teraz pójdziemy... Nie, my teraz nie pogramy. Wiesz co, ja bym poszedł na kepsa. Ja tak, ja bym coś zjadł. To chodźmy. Jak już mówimy o kebabie, to możemy zrobić jakiś materiał o SN. Ale wiesz, taki gruby reportaż. Nie takie pitu-pitu. Dokument. Trochę o samym miejscu, oczywiście o grach, o ludziach. No.